chciałam ci się oddać. Mam ochotę się kochać. Oczywiście. Och, Geralt. Sukinsynu. Ruda suka. Dała ci, tak? Tak. Kłamliwy gadzie. To ja już pójdę. Kochanie, pokażę ci prawdziwe czary. Triss, kocham cię. Dobrze. Dzień dobry i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Skoro tak mówisz. Kontynuujemy sobie super questy w zimie handlowej. Zwerbowaliśmy Siegfrieda do naszych szeregów i będziemy walczyć z Salamandrą. Teraz na wstępie udajemy się szybko do Velerada odebrać nasze nagrody za zlecenia. Powinien być tutaj i... No i jak sobie jemu oddamy, to oprócz Worefa i chyba dużej kikimory na bagnach zostaną nam tylko akcesory. Zepchnąć nas tutaj na dół, to nie do pomyślenia. Z takich zleceń. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Które? O pazura. Zapłac. Nie mam. Liczę. No nie mam pazur kikimory, a to też na bagnach. No nie siadaj na tym dupiu. Przychodzę. Które? Gul. Przynieś mi 12 flak. Aż 12? Gule. No przecież mam! No żeż patrzcie no. Gdzie jest ten flakon z gulami? Krew gula 12? Ja mam 10? To dlaczego mam zgłosić się do Velerada po nagrodę, jak mi pokazuje, że mam 12? A nie mam! Jestem oszukana. Jeszcze tak. Wtrącę, iż ten eliksir sierści wikołaka pozwala uzyskać ulepszenie, zręczność drapieżnika i ja to sobie też zrobię. Jezu, ale ja jestem debilem. Miałam do zbierania te dwie krwi gula, ale zapomniałam i robiłam eliksiry. No i teraz brakuje mi jeszcze więcej. Nie mogę. A co tak przyszłam na cmentarz, wiecie, kimnęłam się w karczmie, zrobiłam sobie skrót przez strażnicę, żeby szybko do cmentarza dojść. No i miało być tak pięknie, miałam dozbierać tą krew i potem z cmentarza do Velerada, to też już całkiem blisko. Dobra. Okej. Okay. Mamy to. Które? Przynieś mi 12 flakon. Proszę, oto one. Końco. Oto twoja nagroda, Wiedźminie. Ile? Ile dostałam? 150 tylko. O matko, jeszcze te kikimory. Ile on tam chciał? Z 10? A ja mam tylko 3. Ale dobrze. I tak będziemy szli na bagna w końcu, żeby ubić tą dużą kikimurkę. Więc wtedy przy okazji... Mamy już na górze imprezę, czy nie? W sensie jest tutaj Triss i Siegfriedzik i w ogóle? Nie. Dobra. Czyli jednak musimy się przespać do tej 18:00. Witam. Mogę czy... Chcę od... Musimy się dospać do 18:00. Czekać na Triss i Siegfrieda. Nie wiem, która to jest. Zmrok to jaka to jest godzina. Mam nadzieję, że już jest po 18:00 wtedy. Żadnego wyzwania. Zobaczmy. 20:00. No, pięknie. O, jaskier. Groźnie wyglądasz. Jaskier sobie brzęczy. Tylko szybko, złociutki. Jestem bardzo zajęta. Bywaj. Pomyśl z którąś kelnerką z nowego narakortu, da się trochę pogadać i ona nam może dać różne przepisy i jakieś tam rzeczy, ale no, chyba się nie pali z nami do roz... Usiądź sobie, słonko, i zaczekaj na mnie, zaraz cię obsłużę. Nie. Bywaj. No trudno. Nie będę się wysilać. Może to nie był nowy narakort? Nie ma? Triss? Pozyskałem dla nas sojuszników. Doskonale. Poinformuj o tym koniecznie Triss Merigold. Jest zajęta badaniami w swoim domu. Tak zrobię. A po co ja tu przyszłam spać? Naprawdę, myślałam, że już ona tutaj będzie. To ma. Dobrze, przetuptam się do Triss.
polepka. Dobra. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem. A ja nie chcę, żeby mnie widzieli z takim pijakiem. Wcześniej go kikimory zagryzły. A teraz co? Dalej tam. Jątrzy. Tyk. O, jest tutaj. Co ona tu robi? Ale sobie sprzęciorek rozstawiła. I co? I patrzy sobie tak o? Ej, ale taka kiecka musi być upierdliwa do noszenia tak normalnie. Geralt? Na co dzień. Pozyskałem dla nas sojuszników. Dobrze, ale najpierw musimy odzyskać Alwina i zapewnić mu bezpieczeństwo. Porozmawiamy później. Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie Salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. No, jeśli dawaj. Salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Krótki dystans, ciekawe. Mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę? Bez problemu. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w Wyzimie. Zaznaczę ci na mapie. Geralt, jest coś, o czym nie wiem? Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać. Nie martw się. Dobrze. Uważaj na siebie. O, śpimy tutaj przy kominku. Muszę rozwiązać sprawę Alwina. Liz zaznaczyła na mapie miejsce, w którym skupiał się magiczny sygnał komunikacyjny z kamienia. Jare. No dobrze. Tak bardzo nie chcę oddawać Alwina Szani. Ale nigdy tego nie zrobiłam. Chcę zobaczyć. Więc chyba oddam dzieciaka Szani. A czy Tris się wtedy na nas obrazi? Mój chłop wraca ostatnio pijany jak Bela. I myślę, że odwiedza jakąś Melinę. O, odwiedza jakąś Melinę. Niedobrze. Niedobrze. Były chłop. Rycerze powinni walczyć z potworami. Brama Marimborska. Nie, czekajcie. Trędy jest... O, tutaj jest ten domek. Ślad magiczny. I... Dobra, pójdziemy tam. Ale leje. Nic tu po tobie, białe włosy. Coś robią dziwnego. Matko Boska. Gdzie tu się wchodzi? Łaskawy panie, czy chcesz? O tak. Proszę. Cóż to sam Radowi. Ale mu zbroja lśni. Jakby światło się odbijało, którego tu nie ma. No dobra. Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart, a to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. Kim jest Filipa? Filipa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w Radzie Regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią Loży Czarodziejek, do której należy również twoja Triss. Czarodziejów nie przyjmują? O ile wiem, nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. Skoro tak mówisz... Nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne. Ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię. Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Ufam, Triss. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. Masz do mnie sprawę? Kim jesteś? Nie chodzi mi o twoje imię. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś o uszy. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Już nie. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta? Nie.
Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli wiecznego ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o Foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj się, królu. Nie będę się mieszał. Kiedy się zorientowałeś? Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. No jeszcze nie. W ten sposób nie dotrę do Salamandry. Nie chcę mieszać się w sprawy królów. To zbyt ryzykowne. Wiedźmin... Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Niestety otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani wiecznego ognia. Zdążyłem się zorientować, że temerskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Po powrocie urządzę wielkie polowanie. Okej, kto pytał? A to drogie? Nie wiem, ale wezmę. Miał to król. Dobra. Więc teraz musimy iść w końcu po Alwina. To mnie niestety nie pociesza. No korci mnie, żeby wybrać Triss. No korci, no. No co ja mam powiedzieć? No korci. Musi padać akurat teraz. Nie tędy. Ale szleje. Dobra, jestem już pod szpitalem. Podjęłam decyzję. O, Geralt! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, no, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Dobrze, Jaskrze. Jaskrze. Muszę iść do Jaskrem. Do domu w dzielnicy nieludzi. Dobra, 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 dobra. Chodź, Jaskier, czym prędzej. Boże, chłop się na coś przydał. Ale biega za wolno. Upierdliwe to jest, że jak mamy za kimś iść, ale biegniemy obok niego, no to go popychamy. O Boże. Jaskier, nie śpieszysz się zbytnio, co? No bez jaj. Naprawdę? No nie domyśliłabym się, że jakaś dziwna brama. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki.
Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Strasznie mam tu duszno. Bardzo, bardzo duszno. Nie mam tutaj tlenu, więc chce mi się ziewać. O! Jakie miłe powitanko. Powinnam w sumie zacząć od tego, co płonął. O, tego, co stunowało. A. Ale oni się drą. Jeszcze jacyś? O, jeszcze jeden jest. Ale wej. A, nie mam jeszcze inni. Powiem wam, strasznie późno poszłam po tego dzieciuka. Ale tak to on się pałęta tam po chałupie w ogóle. Dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. No co Wszystko ty? Będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. Nie rozkazuj mi. Odnalazłem... O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Jezu, szybko, ten jak już się bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? Otóż tak. Zabierz go do Szani, ona najlepiej się nim zajmie. Triss będzie zła, ale co tam? Na twoim miejscu nie denerwowałbym czarodziejki, chociaż masz tej materii większe doświadczenie. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Szani. Zadarłeś, salamandro! O nie, nie zdążyłam sobie zapisać. Ale w sumie to dobrze. Bo... Ja chcę tylko na chwilę go oddać do Szani. Na stałe będzie jednak u Triss. Tylko na potrzeby karty, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Ale potem... A potem to już nie. Potem wczytuję save'a. Okej. Okay. Więc idziemy teraz do Szani. Potopu. Mamy blisko. A potem zabieram tego dzieciaka i zaprowadzam go do Triss. No niestety. Chyba nie zabrało. Tylko bait. To jest bait na dzieciaka. A, proszę. Widzicie? Gówniak się bawi. Cześć, Szani. Geralt? Wszystko w porządku? Alwin jest bezpieczny? Tak, Jaskier go do mnie przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Teraz tylko ostatnia rzecz. Idź do tej czarodziejki i wytłumacz jej, że dziecko zostaje u mnie. Proszę, załatw to raz na zawsze. Jak wrócisz, pokażę ci, że pewne rzeczy też robię magicznie. Spróbuję. Chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. O, Geralt, jesteś wspaniały. Jaka minutka. Wiedziałam, że nagle mogę na ciebie liczyć. Wiesz, myślałam ostatnio dużo o przyszłości, o nas. Szani. W przeciwieństwie do tej wiedźmy nie umiem czytać w myślach, więc jeśli chcesz mi coś wyznać, to... Szani, muszę to przemyśleć. Nie jestem normalnym człowiekiem. Nie zgrywaj przede mną wyalienowanego mutanta, nie znoszę tej pozy. Zróbmy tak... Przemyśl sobie wszystko dokładnie. Jak się zdecydujesz, to dasz mi symboliczny prezent. Powiedzmy pierścionek. Potraktuję go jako swego rodzaju wyznanie. Szani. Brak pierścionka też będzie coś oznaczał. Pamiętaj o tym. Będę czekać. Kocham cię, Geralt. Uhu.
trochę się zapędziła. Cześć, Jaskier. Hej, Geralt, jak tam Alvin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubadur, który zna wszystkie dziwki od Jarugi po Buinę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Aha. W nowym narakorcie, mam nadzieję. Czołem, Zoltan! Witaj, Jaskier! Czołem, Geralt! Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz. Napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Shani. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie! Na pochybel dysonansom! Na pochybel dysonansom! Co on na to? Uuu, pycha! Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie, niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem. Shani jest cudowna. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt. Nie truj o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. Ja wiem. Ech, mocna psia jucha, gębę wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywczy. I jakże pomocne. A drwij sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może i nie miałem nigdy rodziny. Ale ja, mój drogi, jestem poetą i znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Jak sam mówiłeś, nie ma co gdybać. Nie jestem stworzony do takiego życia. Geralt, daddy. Żebyś wiedział, Jaskier. Chciałbym. Zgadzam się. Rodzina to... podstawowa komórka społeczna. Kurwa szmać, czkawka mnie dopadła. Nie do końca o to mi chodziło. Po prostu
chce się ustatkować. Słyszałem już kiedyś ten ton. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Ujujuj, mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Nie jestem. Nie najdziemy. Mają tam krasnoludzkie kobity? Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. To jak, Geralt, idziesz? Mówię ci, nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. Jeszcze kolejka na drogę. Dobrze. Wieczór. Kawaler kawalerski Geralta. Oh god. Nie, alkohol. Będziesz wymiotował? Ja nigdy nie żygam po wódce. Pamiętaj, że mieszkamy z dzieckiem. Połóż się gdzieś i postaraj się nie hałasować. Zaraz mi przejdzie. Muszę się przejść. Geralt? Rozumiem, alkohol. Będziesz wymiotował? Cudowny dialog. Najpiękniejszy na świecie. I mnie my się idziemy powiedzieć Triss, że niby fuku, ale tak naprawdę podpuszczamy tylko Shani i to tak nie będzie. Ja na to nie pozwolę. No proszę, teleporcikiem od razu. Jestem ciekawa, jak bardzo będzie na nas zła. Zła, Triss, zła, Triss, grrr. Na dole chyba, nie? Hello? Triss? Mad? You mad? Geralt? Oddałem dziecko Shani. Uważam, że zajmie się nim lepiej. Co zrobiłeś? Ty niewdzięczny sukinsynu! Dała ci, tak? To taki jesteś! Nie chcę cię znać! Won mi stąd, zanim zamienię cię w świnię, którą tak naprawdę jesteś! A ta ruda suka jeszcze mnie popamięta. Triss wpadła w gniew, kiedy dowiedziała się o mojej decyzji w sprawie Alvina. Czas wrócić do Shani. Alvin jest bezpieczny. To śmieszne, że wyzywa ją od rudych, kiedy sama jest ruda, ale okej. Dobra, idziemy teraz do Shani. Dokończyć. To zaczęliśmy. Podryw na dziecko. Dobrze. Podryw na dziecko i denerwowanie potężnej czarodziejki. Tato ma gust. Ach. No dobra, mamy tutaj. Zażera się czymś. Jestem ciekawa, który pierścionek jest odpowiedni Geralt? Dla niej. Wszystko w porządku? Okej. Srebrny... Nie mamy takiego? A jakiś inny łudzie? Oj, Geralt, Geralt. Co to niby ma być? Czekaj, typiaro. Geralt? Czy może być jakikolwiek? Czy na przykład taki z szafirem? No dobra, może srebrny masz. Oh. Geralt, dziękuję. Jest piękny. Przy tobie jest najwyżej zwyczajny. Jest wspaniały, ale nie mogę go przyjąć. Bardzo niepokoję się o Alvina. Chciałabym, żebyś się nim zajął. Rozumiesz, mały potrzebuje ojca. Zrobił się kapryśny. Mógłbyś z nim pomówić, pobawić się? Oczywiście.
To jaka wymagająca. Chodź tu, gówniaku. Co ty robisz? Samolot. Chciałbym mieć małego pieska. Przy naszym trybie życia nie możemy mieć pieska. Jesteś niedobry. Mógłbym go przytulać. Głupi gówniak. Powiem Szani, że byłeś niedobry. Co? Nie, nie możesz tak mówić. Popsujesz. Popsujesz mi plan. O nie, nie, nie będziemy się tak bawić, dzieciorze. Cioku. No, 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 no. Potrzebujemy jakiegoś lepszego dialogu z nim. Masz. Nie będę ci się zgadzać na żadnego pieska, gówniaku. Chodź tu. Naucz mnie walczyć. Dobrze. Nauczę cię. Nauczę cię, jak będziemy sami. Czy to już się zalicza, że byliśmy super fajni? Gówniak, co ty o tym myślisz, że fajnie? Jutro pójdziemy sobie na targ. Nie, nigdzie z tobą nie idę. Oby wystarczyło. Z nim porozmawialiśmy raz. Szani. Cieszę się, że tak dobrze dogadujecie się z Alwinem. Traktujecie jak ojca, wiesz? Jednak proste jest rodzicielstwo. Dobra, masz. O, Geralt, dziękuję. Jest piękny. Przy tobie jest najwyżej zwyczajny. Marzyłam o prostym, srebrnym pierścionku z bursztynem. To dowód miłości, a nie zamożności. Ta głupia baba. Cieszę się, że... Masz, masz. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Jesteś kochany. I tak dobrze poradziłeś sobie z Alwinem. Szani. Geralt, nic już nie mów. Mam ochotę się kochać. Dobrze. Nawet bez cutscenki, ale przynajmniej ładnie narysowane cycki. Dobrze. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe, typiaro. Ale tylko cię wykorzystałem. Geralt, dobrze, że jesteś. O, rzesz, ile krwi. No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. Oć, usłyszał. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko. Obie są rude. Się. Dobra, obie spadamy. Zostawię małego rude w domu Triss. No, chodźcie tu. Szani, jeśli chodzi o Alwina. Słyszałam od Jaskra, że coś było nie tak. Czemu on jest dalej u Triss? Opowiem ci wszystko, jak z nią porozmawiam. No i witam. Jesteśmy u Polera. Okej. Mamy tutaj dziecioka, mamy Triss. Geralt? Co jej się dzieje? Jeśli chodzi o Alwina... Alwin jest bezpieczny? Tak. Jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy Szani wie? Nie? Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Geralt? Do zobaczenia. Więc teraz zobaczymy, jak kurwia się ta druga. Cudownie. Okej, mamy drugą. Geralt? Wszystko w porządku? Cześć, rudzielcu. Postanowiłem, że chłopak zostanie u Triss. Tylko ona umie zapewnić mu bezpieczeństwo. Ty kłamliwy gadzie! Jak mogłeś? Wiem, rzuciła na ciebie urok, a ja głupia chciałam ci się oddać. Precz z moich oczu, nie chcę cię znać. A ja głupia, chciałam ci się oddać. Ojojojojoj. Branie na litość wjechało mocno. Dobra, pogadajmy może od razu z tym dzieciokiem, żeby być dobrym tatuśkiem. Chciałbym mieć małego pieska. Kupimy ci kiedyś pieska, obiecuję. Jesteś zadowolony? A ty? Czy ty jesteś ze mnie zadowolona? Geralt?
Rozmawiałem z Shani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Cieszę się. Wierz mi, Alvin wymaga opieki kogoś znającego się na magii. Geralt, chciałabym porozmawiać. O przyszłości. O nas. Triss. Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety. Nie jestem zazdrosna. Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. Dla niej to zawsze. No i mamy znowu kolegę od Chlańska. Hej, Geralt, jak tam... Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Dobra, ten dialog już widzieliśmy. Idziemy. Nie? Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. No dobrze, wracamy pijani do Triss. Niestety jest na górze, więc... Ajajaj. No w końcu się do niej doczłapię, nie? Chodź tu. Geralt, śmierdzisz jak gorzelnia i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Jakim wzorem jesteś dla dziecka? No, się ewakuuję. Się ewakuuję. Piękne są te dialogi po pijaku z nimi. Bitkami. Dobra. Kimniemy się. Nim będzie w końcu piękna karta. No ale no nie wiem, no nie da się zostawić Alvina Shani. Nie mogę, nie lubię jej. W tej grze. Bo w Trójce jest w miarę, nie? Ale tutaj jest jakaś taka... Nie rozpieszczasz go zanadto? Nie chcemy, żeby wyrósł na rozkapryszonego Bachora. To niewątpliwie śliczny pierścionek. Ale co? Wiesz, chciałabym, abyś częściej zajmował się Alvinem. Chłopak potrzebuje twardej ręki. Ale czym jest twardej ręki? Naucz mnie walczyć. Nie. Miecz to nie zabawka. Zrozumiesz, gdy będziesz większy. Chcę się nauczyć walczyć. Czy teraz jest twardą ręką? Czy ci się teraz podoba? Zobacz, jaki jestem stanowczy, Triss. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alvinem. Dobrze. To teraz będzie git? Jednak mnie kochasz. Zapomniałeś o niej. Triss? Jesteś wspaniały, kochanie. Tylko na ciebie mogę liczyć i tylko tobie mogę zaufać. Teraz wszystko ci wynagrodzę. Mały śpi. Pokażę ci prawdziwe czary. Czary Maryki. Ładna karta. Ładna. Nie wygląda tutaj rudo. No i z tego miejsca możemy kontynuować dalej questy już w następnym odcinku, także zasubskrybuj, żeby nie przegapić i widzimy się już jutro. Pa!